Roczny serwis i tak wygląda woda z separatora zanieczyszczeń w pompie, która chodzi tutaj przez rok w budynku nieogrzewanym, przepraszam, nieocieplonym, jak widać. No to taka twórczość, ponieważ bardzo wieje, więc inwestor zrobił takie przepierzenie. Ale wracając do tematu, może nie widać tego doskonale w tym kubeczku, ale to naprawdę zbierają się na tych magnesach, zbierają się różnego rodzaju metaliczne rzeczy. Witam na kanale Novato. Zapraszam na arcyciekawą rozmowę z inwestorem na temat zużycia prądu przez jego pompę ciepła. Drugi kubek już lepszy. To taki separator. Troszeczkę lepiej. Będzie jeszcze trzeci. Czyli pan tutaj zapłacił, mówi pan, za rok razem ze wszystkim 7 tysięcy. Tak. 7 tysięcy za prąd, ale za prąd ze wszystkim, tak? Czyli domowy i ten tak, za tak, żandę, tak, tak, domowy te swoje. A rady. Wcześniej ile pan tu spalał tego? 5,5 tony węgla spalałem. 5,5 tony, to tak. Dzisiaj to strach pomyśleć, ile to tak, by było no, pieniędzy. I pan słucha, i to jeszcze i ton, i 10 metrów drzewa. I 10 metrów drzewa. Tak, ale jak się rozpaliło na jesieni, to nie zgasiłem go aż na wiosnę tego ognia. No zawsze tak ustawiłem, że tylko dokładało się, no i jak sady się naciągały, to trzeba było wtedy. Idźmy do telewizorka, idźmy. No, to tak to jest. Ja bym tu obliczał, że to ile to by teraz. No, ale pan tutaj ma ustawioną temperaturę. No to ja nie, tu Marek ustawił, ja tu nic nie grzebałem w ogóle. Aha. To nawet się nie dotykam do tego. Nieraz bez łomyłka, jak się ta chłop prawo, no tak, to wiadomo, nie? Tak. 20, ale pan był ustawił na 24 i już by było tak prawie na zimę. Aha. Tak jak pan ustawił przed tym. A jak będzie brak, to się można ten jeden podbić, nie? Jakbym tak, rozbił. Tak. To się przyciska tym i tym, tak? No tak. Pierwszym czy drugim się przyciska? Tak, wie pan co, na razie niech będzie tak, jak tam pan Marek ustawił, a on przecież będzie u pana za chwilę. Za 2 miesiące. No. To mówi pan, że zadowolony pan. Tak. No to pięknie, powiem panu, bo to wiadomo, że w takim domu nieocieplonym to zawsze no, to jest właśnie problem. Zawsze to jest problem tych kosztów. No. No pan mówi, że pan gospodarz, że jest zadowolony. To cieszę się bardzo. Najlepiej. No bo to jest dobrze tam niedobrze. Jeszcze, żeby dotacje dali za prąd. No nie. Tak. Dziadek tak, jeszcze dotacje chce. Na węgiel dali, a na prąd nie dali i się zdenerwował. Aha. Nie, ale węgla nigdzie nie ma, to jest druga sprawa. Dobrze, że miesiąc czasu i 10 dni było tylko 5% VAT-u. No. A jakby był VAT jeszcze ten miesiąc, to by zapłacił gdzieś jakieś 700 zł, gdzieś by było więcej. No. Co za te miesiąc i 10 dni, co VAT tylko 5% się płaciło. Ta zniżka była tego VAT-u. Mimo wielkiej radości mojej, że pompa spełniła oczekiwania inwestorów, to jednak mam to pewno ale. Polega to na tym, że uważam, że proszę państwa, ten dom przede wszystkim wymaga termomodernizacji. On wymaga tego, aby go docieplić, on wymaga tego, aby nie wyrzucać bez sensu energii w powietrze. Najpierw termomodernizacja, potem zmiana źródła ciepła, taka powinna być kolej. Oczywiście nie ode mnie to zależy, tylko od inwestorów, dlatego pokazuję to państwu, abyście zrozumieli, że ten dom mógłby zużywać 2 razy mniej energii, kiedy byśmy tylko zrobili termomodernizację, ocieplili przede wszystkim dach. Pozdrawiam, Novato, sprawdzone, polecone.